Dziś będę budował komputer z custom LC, czyli niestandardowym chłodzeniem wodnym. I jak sami widzicie, części jest tyle, że stół nawet nie bardzo mieści mi się w kadrze. I tak szczerze mówiąc, jak patrzę na ilość tych części, które mam do włożenia do jednej komputerowej skrzynki, to troszeczkę aż mnie to momentami przeraża, bo będzie to chyba najtrudniejszy komputer do zbudowania, jaki miałem w swoim życiu. Będzie to moje pierwsze podejście do custom LC, czyli niestandardowego chłodzenia wodnego. Tak więc trzymajcie kciuki, bo pewnie będzie to dla mnie ciekawa przeprawa. Ale myślę, że dla Was też ciekawie będzie tą przeprawę obejrzeć, no bo jednak jest to coś innego i niecodziennie buduje się takiego wypasionego kompa. No, jak na swojego pierwszego custom loopa, to też to sobie utrudniłem, bo będę korzystał z hardline'a, czyli z twardych rurek akrylowych, które będę potem wyginał pod wpływem temperatury. To w sumie tego elementu się najbardziej boję. Takie customowe chłodzenie można zrobić na po prostu tysiące różnych sposobów. Ja akurat chciałem, z racji tego, że to będzie moje pierwsze custom LC, chciałem, żeby to było maksymalnie proste poza tymi hardline'ami. Ale po prostu ładnie wyglądają, ok? Z tego też powodu skorzystałem z rozwiązania Corsera Hydro X. Corsair ma na swojej stronie taki bardzo fajny konfigurator, gdzie sobie wpisujemy model procesora, model płyty głównej, karty graficznej i konfigurator jak za rączkę prowadzi nas i dobiera nam wszystkie potrzebne części. Bloki wodne na procesor, na kartę graficzną, złączki i tak dalej. No i nie ukrywam, że dla mnie, z racji tego, że to jest moja pierwsza przygoda, to było to naprawdę ogromne ułatwienie, bo tak na dobrą sprawę nie wiedziałem, czego nie wiedziałem i nie do końca wiedziałem, czego potrzebuję. Więc dla osoby takiej jak ja, która nigdy nie miała z tym styczności, podanie wszystkich części jak na talerzu było naprawdę bardzo, bardzo pomocne. Do tego Corsair był na tyle miły, że podesłał mi praktycznie wszystkie części do zbudowania custom loopa, więc ja po prostu potrzebowałem jakiegoś kompa, żeby go sensownie zwodować. Tak więc, nie przeciągając dalej, przechodzimy do omówienia części i budowy. Ważne info organizacyjne. W tym filmie zajmiemy się tylko i wyłącznie budową, bo jest to temat bardzo obszerny. Dopiero za kilka dni ukaże się kolejna część z testami wydajności. Linki do wszystkich podzespołów, które użyłem, znajdziecie w linku w opisie. Także będzie tam cena, która... lepiej o niej nie mówmy, ok? Jeżeli chodzi o serce naszego komputera, to będę tutaj wykorzystywał Intela i9-12900K. Jest to obecnie praktycznie najlepszy procesor do gier, jaki da się kupić tu i teraz. No i mam nadzieję, że będzie nam dużo służył. Ponadto jak budujemy customa, no to grzechem byłoby wrzucić coś słabszego. Procesor z kolei osadzimy na płycie głównej MSI, MAG-Z690 Carbon Wi-Fi. Swoją drogą ta płyta służyła mi do przeprowadzenia moich premierowych testów Alder Lake'a i spisywała się bardzo dobrze. Wnikliwi zauważyli też, że płyta ta obsługuje pamięci DDR5. Z tego też tytułu wykorzystam pamięci, które podesłał mi jakiś czas temu Corsair. Są to dominatory Platinum RGB, dodatkowo w limitowanej wersji, które mają wytłoczone dokładnie, które sztuki mam. 32 GB, 5200 MHz, myślę, że będzie to działało bardzo elegancko. No i z racji tego, że budujemy nie byle jakiego customa, którego pewnie nie będę rozbierał przez dłuższy czas, wykorzystamy tutaj kartę graficzną RTX 3090 w wydaniu od Zotaka, na którą później założymy blok wodny. Dyski SSD, szczerze mówiąc, zdecyduję dopiero w trakcie budowy. Być może wykorzystam tylko 2TB dysk PCI Express generacji 4 od Corsaira, a być może 2. Zobaczymy. A wszystko będzie to zasilał Corsair RM1000X, czyli kilowatowy zasilacz. No i dobra, lecimy z tematem. W pierwszej kolejności chciałem umieścić procesor w płycie głównej. Muszę przyznać, że opakowanie nowej i9-12900K robi wrażenie i jest dość efektowne. Wyciągamy proca z pudełka i wrzucamy go do soketu naszej płyty głównej. Następnie zamykamy zabezpieczenie soketu. Potem wrzuciłem sobie dwie kości pamięci do odpowiadających im slotów na płycie głównej. Następnym krokiem było zamocowanie bloku wodnego na procesor Corsair CX7 RGB Pro. Jest to najnowsza edycja bloku wodnego, która posiada już mocowanie na soket LGA 1700 Intela. Sam blok jest bardzo solidnie wykonany, a także ma zaaplikowaną pastę termoprzewodzącą. Ja jednak postanowiłem ją zetrzeć, a pastę równomiernie rozprowadzić po IHS-ie procesora. Później przyszła pora na dokręcenie bloku. Robiłem to po przekątnej, tak aby równomiernie rozłożyć siły.
Pomyślałem, że z dyskami zaszaleję i wrzucę dwa. Pierwszy będzie to 1 TB również od Corsera MP600 Pro XT oraz drugi 2 TB Corsair MP600 Pro. Są to dyski M2 NVMe na PCI Express 4.0, tak więc są to diabelnie szybkie nośniki danych. Co ciekawe, te dyski mają tendencję do wysokich temperatur pod długim obciążeniem, dlatego producent daje na nie duże radiatory. Ba, nawet jako ciekawostkę dodam, że istnieją na nie bloki wodne. Tak, tak, na dyski. Myślę jednak, że to trochę przerost formy nad treścią i nie będę sobie zbytnio komplikował swojego pierwszego układu. Może kiedyś to dodamy. Wymyśliłem sobie jednak, że chciałbym zdjąć radiatory z tych dysków, tak aby użyć tych wbudowanych w płytę główną. Muszę przyznać, że nie było to tak proste, jak się spodziewałem. 2-terabajtowy dysk, który był już używany przeze mnie wcześniej, no nie bardzo chciał się z radiatorem rozstać. Termopad bardzo mocno trzymał cały dysk, musiałem potem bardzo ostrożnie go doczyścić. Prościej było z 1-terabajtowym wariantem, który takiego problemu nie miał. Montaż dysków do płyty to bułka z masłem. Fajne jest to, że akurat moja płyta na blaszkach zabezpieczających ma dodatkowe termopady, które pozwolą odprowadzić ciepło z kości dysków. Skorzystałem tutaj z obudowy Corsair 7000D Airflow. Chyba jest to jedna z największych obudów, jakie w życiu widziałem. No, w końcu to full tower. Zdemontowałem boczne szklane drzwiczki i zabrałem się do roboty. Płyta główna bez problemu zmieściła się w środku i z łatwością mogłem ją przykręcić. Następnie zdemontowałem 120mm wentylator, który zastąpimy potem takim z RGB. W obudowie chcę umieścić dwie chłodnice 420mm, jedną na froncie i jedną na górze. Co fajne, 7000D umożliwia łatwy montaż takiej chłodnicy od góry na specjalnej ramce. No i nastało moje pierwsze spotkanie z chłodnicą 420mm. Muszę przyznać, że jest ona rzeczywiście ogromna i korzysta z trzech wentylatorów 140mm. A skoro o nich mowa, to ja będę korzystał z takich z serii LL RGB, które są dość ciche i mają bardzo ładne podświetlenie. W zestawie z nimi znajduje się też sporo kabli, co będzie zwiastowało nam problem w przyszłości, ale o tym potem. W przypadku mocowania wentylatorów bezpośrednio na chłodnicy trzeba pamiętać, aby użyć odpowiedniego rozmiaru śrub, które nie są zbyt długie, tak aby nie uszkodzić przypadkiem naszej chłodnicy. A dlaczego montuję wentylatory w ten, a nie w inny sposób? Na to pytanie odpowiem za chwilę. Póki co wrzucam chłodnicę na swoje miejsce. No i zaraz potem zabrałem się za kolejną chłodnicę, którą zamontowałem na froncie. Proces wyglądał niemal identycznie. Potem przyszła pora na pasek LED, który ma imitować neon. Montuję go wokół płyty głównej, tak aby nieco ją oddzielić od czarnego tyłu obudowy. Ten pasek mocujemy w takich specjalnych tulejach, które wkładamy pod nóżkami podtrzymującego naszego mobasa i przyklejamy do obudowy. No a potem naturalnie układamy pasek. No i teraz przyszedł czas na dość stresujący moment. Montaż bloku wodnego na GPU wartym niemałe pieniądze. Do mojej karty przeznaczony jest taki blok XG7 RGB. W pierwszej kolejności GPU trzeba bardzo ostrożnie rozebrać. Polecam sobie zawsze zobaczyć wcześniej film na YouTubie z rozbierania takiej karty, żeby wiedzieć dokładnie, które śrubki należy odkręcić. Wybaczcie, że obraz jest nieco nieostry, ale uwierzcie mi, byłem naprawdę bardzo przejęty, żeby nie uszkodzić tej karty. Po rozbiórce warto też przełożyć sobie termopady z kości GPU z powrotem na oryginalne chłodzenie karty, gdybyśmy w przyszłości chcieli je kiedyś z powrotem zamontować. Trzeba też jeszcze odkręcić backplate GPU i akurat 3090 jest o tyle specyficzna, że kości pamięci VRAM znajdują się także po drugiej stronie karty i tam również należałoby termopady przekleić. Muszę przyznać, że taka rozebrana 3090 wygląda na dość małą kartę. Po wyczyszczeniu pasty zakładam blok wodny na kartę. Co ważne, blok od Corsair ma w odpowiednich miejscach przygotowane termopady, zarówno na bloku, jak i na backplate'cie. Sam backplate nie jest wprawdzie aktywnie chłodzony, ale wystarcza to w zupełności. O samych temperaturach pogadamy jeszcze w kolejnej części filmu. I cyk, karta gotowa, wygląda elegancko. No i trzeba jeszcze teraz zakręcić zaślepki w miejscach, w których nie będziemy podłączali rurek, no i naturalnie wrzucić kartę do komputera.
Kolejnym krokiem w moim przypadku było zamocowanie pompy z rezerwuarem i jest to tak naprawdę początkowy element naszego układu chłodzenia. Co fajne, XD5 RGB dodatkowo posiada taki termometr, który możemy sobie wkręcić bezpośrednio do inletu i mieć odczyty temperatur naszego płynu i bezpośrednio właśnie do tego sensora ustawić krzywe wentylatorów na chłodnicę. Jest to naprawdę bardzo fajny patent. Pompę z rezerwuarem zamontowałem na przedniej chłodnicy. I koncept na przebieg naszego układu jest następujący. Z pompy wychodzimy do karty graficznej, z karty graficznej idziemy do procesora, z procesora do pierwszej chłodnicy, a potem z pierwszej chłodnicy do drugiej. Finalnie z drugiego radiatora ciecz będzie wracała do rezerwuaru, czyli układ dość prosty. Warto też powiedzieć, że niektórzy doszukują się w takich połączeniach tego, że na przykład karta może podgrzewać procesor lub w zależności od konfiguracji procesor kartę, ale w rzeczywistości ma to naprawdę bardzo niewielkie znaczenie. Tak samo dobrą praktyką jest to, aby na początku układu umieszczać komponenty, które będziemy chłodzić, czyli przykładowo kartę i procesor, a dopiero na końcu chłodnicę. No właśnie, ale wróćmy jeszcze do układu wentylatorów. Chłodnica na froncie będzie zasysała powietrze do obudowy. Jest to raczej dość oczywiste. A co z górną chłodnicą? Myślę, że w pierwszym odruchu większość z Was powiedziałaby, żeby chłodnica wyciągała ciepłe powietrze z obudowy. Otóż tym razem tak nie zrobimy i już wytłumaczę dlaczego. W momencie, gdy wszystkie nasze komponenty komputera są chłodzone cieczą, lepiej jest zrobić tak, aby każda z chłodnic pracowała na świeżym powietrzu, które nie jest już przepracowane przez jedną z chłodnic. Dlatego górna chłodnica też będzie zaciągać powietrze z zewnątrz. Dopiero wentylator 120 mm na tyle będzie wyrzucał ciepłe powietrze z obudowy. Tak powinniśmy teoretycznie uzyskać nieco lepszą wydajność naszego układu chłodzenia. No i dobra, wróćmy do budowy. Z łączek mam trzy rodzaje. Prostą, 45 stopni oraz 90 stopni. No i za ich pomocą muszę połączyć rurki. Ale żeby rurki faktycznie połączyć, no to potrzebuję je najpierw dociąć i odpowiednio wygiąć. Tutaj mamy taki fajny zestaw, który pomoże nam to zrobić bardzo wygodnie. Składający się z mini imadła, piłki, kątownika do gięcia rurek, a także takiej specyficznej temperówki, która pozwoli nam nieco złagodzić ostre krawędzie rurek po cięciu. Proces gięcia rurek wygląda mniej więcej w ten sposób. Najpierw do naszego uchwytu wkładamy rurkę i po odmierzeniu długości ją sobie docinamy. Po docięciu rurka jest bardzo ostra i należy ją wyrównać wcześniej papierem ściernym. Następnym krokiem jest użycie opalarki, tak aby nagrzać naszą rurkę do gięcia. Do rurki wkładamy sobie taki czarny silikon, po to, aby podczas nagrzewania i gięcia rurka nam się nie zapadła. Dalej następuje nagrzewanie rurki. Pamiętajcie, aby nie znaczyć sobie rurki markerem, bo po nagrzaniu marker się utrwali na zawsze. Rurkę delikatnie obracamy i gdy w rękach czujemy, że zaczyna nam się uginać, możemy przystąpić do gięcia. Ważne jest też to, aby nie przegrzać rurki, bo uszkodzimy wtedy permanentnie nasz materiał. I cyk, pierwsze gięcie. Sorry, że uciekłem tak z kadru, ale chciałem to zrobić dobrze. I w sumie jak na pierwsze gięcie wyszło całkiem nieźle. 90 stopni jak w mordę strzelił. Szczerze, na tym etapie byłem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony, że za pierwszym razem wyszło tak fajnie. Potem wyciągamy silikon z naszej rurki i używamy naszej temperówki, żeby zaokrąglić elegancko końcówki naszej rurki wewnątrz, jak i z zewnątrz, tak aby nie uszkodziła ona nam po prostu potem uszczelek. No i tak de facto wygląda proces gięcia. Potem znowu mierzenie, cięcie, nagrzewanie, wyginanie, papier ścierny, temperówka i tak w koło Macieju, aż będziemy mieli wszystkie potrzebne odcinki. Jest to dość żmudna praca i zdecydowanie dla cierpliwych osób. I szczerze mówiąc, najgorszym odcinkiem, który miałem do wykonania, był ten idący z GPU do CPU, bo miałem tam de facto dwa gięcia po 90 stopni. Ten odcinek udało mi się zrobić dopiero za drugim razem, a i tak nie jest tak ładny, jakbym sobie tego życzył.
ale hej, pierwsze koty za płoty, co nie? Warto jest też zamontować rurki za pierwszym razem bez dodatkowych uszczelek, żeby poglądowo zobaczyć sobie, jak nasz układ będzie wyglądał, czy kąty są ok i czy na pewno nic nie chcemy zmienić. Dopiero wtedy należy rurki sobie zdemontować i założyć specjalne o-ringi tak, żeby zamocować je na stałe. Ja chciałem sobie zamocować jeszcze tak zwany drain port, czyli rurkę, która pozwoli mi na zlanie cieczy z całego układu. Do tego użyję takiego fajnego zawodu kulowego, który również Corsair ma w swojej ofercie, oraz miękkiej rurki. Miękkie rurki mają inne złączki niż twarde, warto o tym pamiętać. No i po ułożeniu węża przyciąłem go na odpowiednią dla mnie długość. Następnie zakończyłem go zaworem. I tak w sumie dla pewności jeszcze wkręciłem specjalną zaślepkę z gumką. No i przeszedłem do mocowania naszych rurek na stałe, na których mocujemy specjalne o-ringi z uszczelkami, które zabezpieczą nam dodatkowo rurki przed wypadnięciem i ewentualnym przeciekiem. Mocujemy je sobie na rurkę, no i dopiero do naszej złączki. Na sam koniec przesuwamy sobie jeszcze uszczelkę do łączenia i dokręcamy sobie wszystko na stałe. Jeżeli chodzi o pełny układ, to mamy tutaj rurkę z jednym gięciem z rezerwuaru do GPU, rurkę z dwoma gięciami z GPU do CPU, rurkę z bloku CPU do pierwszej chłodnicy z jednym gięciem, jedną prostą rurkę z pierwszej chłodnicy do drugiej, no i rurkę z jednym gięciem z drugiej chłodnicy do rezerwuaru. No, powiem ci, myślałem, że będzie straszniej. Jakoś to gięcie rurek w miarę szło. Nie są prawie wszystkie idealne, ale jak się ma faktycznie na to dużo czasu, to sobie tak człowiek siedzi i to jest takie nawet relaksujące, że sobie tak tu sobie tam doginasz, tam sobie tam spiłujesz, tu sobie tam przytniesz. Tak wychodzi. Jakby nie są idealne te rurki, nie? I nie wszystkie mają tam super takie mega 90 stopni, ale jak na pierwszy raz, to myślę, że mogło pójść to zdecydowanie gorzej, więc... Wygląda to całkiem nieźle, no to co, teraz musimy go zalać. Przy napełnianiu całego naszego układu cieczą chodzi nam tylko o to, żeby podłączyć pompkę i żeby tylko ona chodziła. Pamiętajcie też, żeby przypadkiem nie puścić jej na sucho, ale żeby puścić samą pompkę, musimy zrobić taki jeden trik. W pierwszej kolejności na to nasze złącze dajemy sobie taką fajną zaślepkę. Tutaj akurat Corsair nam daje w zestawie coś takiego. I to sprawi, że gdy przełączymy sobie fizyczny przełącznik na naszym zasilaczu, to dostaniemy napięcie. A napięcie potrzebujemy po prostu na tego dużego Molexa, żeby podłączyć naszą pompkę. No, przyda wam się też papier. Warto sobie porozkładać albo taki papier, albo ręczniki takie papierowe pod waszymi łączeniami, że w razie jakiegoś wycieku, na który ewentualnie się możemy nastawiać, bo nigdy nie wiadomo, żebyśmy wiedzieli, z której strony, gdzie, co nam kapie. Wiem, że my to zalewamy wodą destylowaną, ale zawsze ryzyko mimo wszystko jest. I lepiej się na takie ryzyko w razie czego odpukać, przygotować. No i mamy nasz kulant demineralizowany plus środki biobójcze i mamy jeszcze takie coś do wlewania do rezerwuaru. No i generalnie jak sobie napełnimy buteleczkę, będziemy to sobie wlewali tutaj do naszego rezerwuaru i potem będziemy sobie puszczali pompkę co chwilę i napełniali układ. Ciekawe czy to pachnie. A, zatkane jeszcze, ale jakby tak... I co pachnie? No! To pachnie trochę jak rum. Nie lubię rumu. Teraz tylko się nie poślizgnąć. Okej, sprawdzę jeszcze, czy na pewno wszystko jest podokręcane. No i zaczęło się. Ojejku, ale jak to powoli leci. Tak to my to 100 lat będziemy zapełniać. A, bo tu jest takie zwężenie. To jeszcze tutaj trzeba uciąć. Teraz? No, teraz to jest to. Już to jest wodiczka, już jest wodiczka. No, dobrze, dobrze. Okej, mamy pełny rezerwuar, no to musimy raz puścić pompkę dosłownie na chwilkę, żeby ruszyła. Czemu nie działa? Działa! Nice. Okej. To żyje. Okej, napełniamy. Ciśnie dalej, ciśnie, 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 ciśnie. Oczywiście teraz musimy całe powietrze jeszcze wycyrklować stąd, bo to nie jest takie hop-siup.
jeszcze też woda się musi przeczyścić, ale w takim razie to tutaj wszedł do tego układu niecały litr, jak na ten czas, więc nieźle. Warto jest też komputer delikatnie poruszać na różne strony. Widzicie, jak tutaj bąbelki idą powietrza? Bo powietrze się gdzieś tutaj klinuje, czy w chłodnicach, czy w różnych miejscach, dlatego warto jest taki układ odpowietrzyć na samym początku, bo no, trzeba to powietrze wyeliminować z układu, żeby uzyskać pełną wydajność chłodzenia. Coś słychać? No słychać, jak powietrze właśnie ucieka. Po całym procesie należy komputer zostawić, żeby po prostu upewnić się, że cały układ w żadnym miejscu nam nie cieknie. Na ile zostawić komputer? Cóż, no mówi się nawet, że do 24 godzin. Ja osobiście odczekałem około 4 czy 5 godzin. Część po prostu z działającą pompką, tak żeby układ sobie pracował, część po prostu z wyłączoną pompką i nie oświadczyłem ani kropelki. Powiem wam, nie przypuszczałem, że taką rozkminę będę musiał poświęcić na ogarnięcie RGB w tym kompie, ale jest tego zdecydowanie strasznie dużo. Mam 7 wentylatorów, które mają RGB, mam dodatkowo LED strip, mam dodatkowo ten taki pasek neonowy wokół, mam podświetlane kable RGB i już zaczyna się to na mnie mścić, bo pomimo, że mam Commandera Pro, to mam tutaj w ogóle za mało wejść na LEDy, więc używam tych jeszcze małych takich mini komanderów, które są w zestawach z wentylatorami do podłączania oświetlenia wentylatorów, bo nie mogę skorzystać tylko z jednego, bo tu jest jeden jest na 6, a ja mam 7 wentylatorów, czyli muszę użyć kolejnego i to w sumie wszystko bierze 3 razy zasilanie. I ja się śmieję, że jak ja to wszystko połączę, to nie będzie Commander Pro, tylko będzie Total Commander. Szczerze mówiąc, połapanie się w tym spaghetti do najprostszych nie należało, ale trzeba było to jakoś połączyć i przyznam, że trwało to dobry kawałek czasu. No i finalnie przyszła pora na pierwsze uruchomienie. 4 godziny leak testu, podpinane kable. To może pójść nie tak. Gotowy? Ładnie to wygląda. Tu jeszcze nie świecą nam kable, bo ich nie podłączałem, ale czy będzie post? O proszę, nawet system zaczął ładować z jednego, z dwóch dysków. Dobra, no to słuchajcie, w najgorszym wypadku nic nie zepsułem i wszystko z hardware'u działa, nie? 3090, która ma 27 stopni. 26 stopni. No a jak finalnie prezentuje się komputer? Oto efekt. Tak więc mój pierwszy komputer z Custom LC wyszedł, myślę, poprawnie i w sumie o to też mi chodziło. Nie wymyślałem specjalnie jakichś, nie wiem, dziwnych, mega efektownych gięć, żeby się popisać. Po prostu wyszedłem z założenia, że zrobię to poprawnie, tak jak powinno się to zrobić za pierwszym razem. Czy jest to najlepszy custom loop na świecie? Pewnie nie. Pewnie niektóre gięcia można by zrobić lepiej, ale słuchajcie, jak na mój pierwszy custom loop, to po prostu ja niesamowicie się jaram, bo szczerze mówiąc to jest chyba najładniejszy komputer, jaki udało mi się kiedykolwiek zbudować i jestem naprawdę niesamowicie podekscytowany, żeby już po prostu wziąć i użytkować ten komputer, a no jeszcze oczywiście trzeba będzie zrobić wszelkiej maści testy. Jeszcze chciałbym dorzucić tutaj taką dosłownie garstkę przemyśleń, które mam po budowie tego custom lopa. Jest to nie aż tak trudne, jak się spodziewałem.
myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby faktycznie przygotować sobie spory kawałek czasu. Ja tego customa naprawdę budowałem, tak rozłożyłem to na kilka dobrych dni. Oczywiście to nie jest tak, że siedziałem przy nim non-stop, po prostu tutaj sobie coś podłubałem i jak czułem, że po prostu psycha mi siada, zabierałem się za coś zupełnie innego. W każdym razie myślę, że to jest bardzo ważne, żeby na spokojnie sobie rozplanować, jak chcemy mieć układ, co, gdzie, jak chcemy mieć podłączone. Przemyśleć to sobie na spokojnie to sobie pomierzyć, potem podoginać, doszlifować i pomału dopracowywać. Nic nie robić na gwałt. Tak samo, jeżeli chodzi o później pierwsze zalanie, też dać sobie ten bufor kilku godzin czasu, żeby ten komputer sobie na spokojnie odstał, żeby sprawdzić, czy faktycznie tam nic nie cieknie. Myślę, że właśnie to czas jest tutaj kluczowy i cierpliwość do tego, bo to nie jest tak, że hop, siu, tutaj wszystko już po prostu sobie poskładamy w godzinkę, tak jak to bywa ze zwykłym kompem. Tutaj trzeba sobie przygotować czas. Z tego miejsca również chciałbym wspomnieć o dwóch osobach. W pierwszej kolejności chciałbym pozdrowić Grzegorza Iwana, czyli Iwanowa, overclockera, bo z nim też konsultowałem parę tam decyzji, jak sobie porozmieszczać właśnie komponenty w swoim układzie, właśnie też konfigurację między innymi wentylatorów, a także w opisie tego filmu wrzucę Wam fajny poradnik, który Grzesiek napisał kilka lat temu. Jest on wprawdzie już troszeczkę stary, ale myślę, dalej można wyciągnąć z niego garść solidnych informacji. A także bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić Arka Radyjko, bo to pierwszy raz z nim kiedyś, fun fact, robiliśmy custom loopa. Gdy robiliśmy kompa w drukarce, to w sumie Arek giął wszystkie rurki, tak więc nie pozostało mi nic innego jak zaprosić Was już za kilka dni, tygodni na premierowy test wydajności. Ja też oczywiście muszę pobawić się overclockingiem, konfiguracją krzywych wentylatorów i tak dalej, ale myślę, to będzie również bardzo, bardzo ciekawe, ile faktycznie z tych komponentów na wodzie da się wycisnąć. No i chyba co interesuje wszystkich najbardziej, to jakie będą temperatury, bo to jest bardzo ciekawa kwestia. No i chciałbym też bardzo serdecznie podziękować Corsairowi za to, że podesłali mi większość części do zbudowania tego custom loopa i za zaufanie, bo w sumie robiłem to po raz pierwszy, więc to wcale nie było powiedziane, że to się super wszystko uda. Tak więc mam nadzieję, że dotrwaliście do końca tej przeprawy. Jeszcze raz odsyłam Was do linków i źródeł w opisach. No i do zobaczenia w sumie w przyszłym roku, bo to jest ostatni film 2021, jaki się opublikuję. Tak więc do zobaczenia w 2022. Na razie. BIOS.